Nazywam się Anna Gordijewska, jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Od urodzenia mieszkam w Lwowie. Zapraszam na podcast Spacerując Alejami Cmentarza Łyczakowskiego. Dziś wraz z Krystyną Adamską Rodowitą lwowianką udamy się na cmentarz Łyczakowski. Krystyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie, harcmiszczynią, wieloletnią przewodniczką Polwowie i Dawnych Kresach. Dzień dobry, Krystyno. Dzień dobry. Na polu 56, tuż obok Głównej Alei, spoczywa Karol richtman Rudniewski. Architekt i budowniczy. W poprzednim 16 odcinku rozmawiałyśmy z Krystyną o unikalnej zabudowie miasta Lwowa. Wspominałyśmy również o ataku rakietowym na Lwów 4 września bieżącego roku. Zostało zniszczonych wówczas wiele budynków, w tym zabytkowych, znajdujących się obok miejsca, gdzie trafiła rosyjska rakieta. Wśród nich okazała willa Francuz, gdzie mieszkał Karol Richtman-Rudniewski. Zaprojektował tę willę Jan Peros w stylu iście pałacowym dla królów gipsu, jak nazywano państwa Franców w Lwowie. Bogate miasto wciąż się rozrastało. Zabudowywane były wzgórza okalające historyczne centrum, i materiały budowlane stały się artykułami niezwykle dochodowymi, a ponadto lwowianie dbali o reprezentacyjny wystrój budowli. Modne były wewnętrzne dekoracje ścian i sufitów, rzeźby i płaskorzeźby, tak chętnie wówczas stosowane przy dekorowaniu klatek schodowych, korytarzy czy salonów, i najłatwiej je było wykonać właśnie w formie odlewów gipsowych. Popyt na gips wzrastał, a wraz z nim dochody właścicieli wytwórni gipsu. Krzysiu, nic dziwnego, że państwo Francowie wybudowali taki piękny, choć taki miniaturowy, właściwie pałacek z tego rodzaju naoczną reklamę możemy powiedzieć wyrobów własnej wytwórni. Tak, w postaci umieszczonych gdzie tylko się da na ścianach, elewacjach czy wieżyczkach willi maszkaronów, płaskorzeźb, kolumien, rzeźb czy rogów obfitości. Tym bardziej, że projekt reprezentacyjnych wnętrz zamówili nie u byle kogo, a u Edmunda Pliszewskiego, który już wcześniej pracował nad wnętrzami najpiękniejszych lwowskich budowli, Teatru Miejskiego czy Kasyna Szlacheckiego. I warto dodać, że w chwili budowy willi Firma prosperowała już od ponad 30 lat i stać więc było właścicieli na wystawną rezydencję, a architekt Jan Peros był tak dumny ze swojego projektu, że zaprezentował go na wystawie na Politechnice Lwowskiej. W 1907 roku Józefa Francowa, właścicielka willi, zwróciła się do magistratu z prośbą o doprowadzenie do pałacu. Linii tramwajowej, i przez pewien czas ostatni przystanek tramwaju był przy samej willi, co też wpływało na prestiż rezydencji i jej właścicieli. Z czasem w sąsiedztwie zaczęli osiedlać się przedstawiciele lwowskich elit. Krzysiu, to ten sam tramwaj, co i teraz? Yy, tak, dokładnie. Kursuje. Tak, dokładnie ten sam. I zobacz, tam jest akurat zakręt. Widać, że przedłużenie linii jest niejako sztucznie dodane. I miały lata i po lwowskiej fabryce gipsu, która znajdowała się niedaleko w willi, niemalże nie został żaden ślad. Teren został zabudowany. Pomiędzy pięknymi niegdyś willami trudno jest znaleźć jedyne zachowane, ale też zaniedbany budyneczek dawnej dyżurki fabrycznej. I w dawnych wyrobiskach powstały piękne jeziorka, które były takim kiedyś ulubionym miejscem spacerów okolicznych mieszkańców. Natomiast willa została sprzedana zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Lwowianie jednak nie zapomnieli o rodzinie Franców. Nawet Szczepko i Tońko w swym słynnym filmie kiedy to maleńkiego bajbusa i spacerowali w okolicy Willi, wspomnieli o najbogatszej lwowskiej damie, właśnie pani Józefie Franc. No to jest ciekawostka. A tymczasem kolejni mieszkańcy Willi byli równie zasłużeni dla miasta, chociaż ich sylwetki pozostają w zapomnieniu. Krzyśu, jak i Właściwie wielu mieszkańców Lwowa, i tutaj chodząc alejami cmentarza Oczekowskiego widzimy tak piękne nagrobki, często czytamy imię, nazwisko, a nie wiemy, kto jest pochowany. Właśnie na nagrobku Karola Rychtman-Rudniewskiego jest lakoniczny napis architekt Major Wolska Polskiego. I tylko tyle, natomiast jego życiorys jest przebogaty. I mam wrażenie, że tacy jak on kreowali rzeczywistość w tym czasie. A dzisiaj, no któż o nich pamięta, dlatego przypomnijmy tę sylwetkę. Karol Richman rudniewski kupił willę, a później zaczął skupywać również przyległe działki. A czy to prawda, Krzysiu, że miał prawdopodobnie ambitne plany? Być może możliwe, że chciał tam urządzić park czy innego rodzaju tereny rekreacyjne, a nawet zaczął sadzić drzewa. Właśnie on posadził na zakupionym terenie sosnę wejmutkę, piękne drzewo o gęstej koronie, które rośnie tutaj do dziś. Sosny wejmutki zostały sprowadzone do Europy za oceanu i ich nazwa upamiętnia Lorda Wejmuta, który z Kanady przywiózł do Europy pierwszą sadzonkę. Karol Richmann Rudniewski był inżynierem, architektem i wojskowym, ukończył wydział budowy maszyn Politechniki Lwowskiej w późniejszym okresie pogłębił studia w Paryżu i w Wiedniu. Pracował przy budowie kolei Lwów Sambor i Warszawa Łowicz oraz linii kolejowych w Karpatach, ale też wspólnie ze Stanisławem Ulejskim. Prowadził we Lwowie firmę architektoniczną. I czy to prawda, że otrzymał jedno z najbardziej prestiżowych zleceń we Lwowie? O co chodziło? Trzymał zlecenie, zamówienie na budowę kościoła świętej Elżbiety, zaprojektowanego przez Teodora Talowskiego. I właśnie Karol Richman Rudniewski wykrył bardzo istotny błąd konstrukcyjny w projekcie fundamentu kościoła doprowadził na etapie projektu do zmiany jego szczegółów i usunięcia błędu, no i prawdopodobnie właśnie on przyczynił się do uratowania całej inwestycji, uratowania budowli przed zwaleniem się, dzięki czemu udało się wznieść ten jeden z symboli miasta Lwowa. I jeszcze jedna taka ciekawostka. Karol Richtman-Rudniewski opracował również projekt teatru, który miał pojawić się w ogrodzie jezuickim na miejscu restauracji. Miała być to nowoczesna budowla z kamienia, metalu i szkła zwieńczona rozsuwanym dachem. Nie wyobrażam sobie, jakie współczesne na owe czasy. Budynek by miał być i na parterze miał być pasaż handlowy ze sklepami i kawiarniami. I konsorcjum budowy teatru zwróciło się do urzędu miasta z prośbą o wydzierżawienie ziemi na 50 lat. Z następnym przejściem teatru na własność miasta jednak nie doszło do porozumienia, potem wybuchła wojna i projekt nigdy nie został zrealizowany. A co Krzysiu jednak udało mu się zrealizować? Przede wszystkim projekt kaplicy Matki Boskiej Pocieszenia i odnowienie ołtarza w Lwowskim Kościele Jezuitów. Narożna kamienica pod numerem 5 przy ulicy Melnyka, dawnej Szymonowiczów, jest to przeciwległy narożnik od wspomnianej już w poprzednim odcinku willi Słoneczko, neogotycka kamienica przy ulicy Fredry pod numerem 7, tuż obok nowego hotelu, no i wreszcie dom rekolekcyjny Ojców Jezuitów przy dawnej ulicy Dunin-Borkowskich, dzisiejszej Zalizniaka, zaprojektowany wspólnie z Józefem Piątkowskim. A w jakich jeszcze miastach projektował? W Truskawcu Rudniewski zbudował willę Grażyna w modnym wówczas stylu szwajcarskim. W Stryju poprowadził przebudowę domu mieszkalnego na kaplicy ojcówców jezuitów pod wezwaniem Świętego Franciszka Xawerego. I nie zachował się zespół budowli Towarzystwa Łyżwiarskiego na stawie dawnym stawie Pełczyńskim. Dziś to jest ulica Witowskiego, kiedyś ulica Pełczyńska który właśnie był zaprojektowany przez Rudniewskiego wspólnie z Alfredem Kamieniobrockim. No ale widzisz, nawet sam staw się nie zachował. Ten teren jest już inaczej zagospodarowany. Wśród zamówień zrealizowanych przez Rudniewskiego jest też gmach banku spółdzielczego. Dziś wojewódzka komenda policji na placu Hrychorenka, dawnym placu Smolki, ale też kamienicy i budynki użyteczności publicznej w Lwowie między innymi Kinokorzo i budynek Lwowskiej Filii Wiedeńskiego Banku Związkowego. Warto też dodać, że Karol Richnon Rudniwski angażował się jako juror w konkursach architektonicznych na projekt nowego gmachu Lwowskiej Dyrekcji Kolei oraz domu rzemieślniczego, gdzie dziś mieści się teatr lalek. Często tam przechodzimy, ale nie zawsze o tym pamiętamy, kto był budowniczym. Mieszkając w Lwowie i zajmując się tak ważnymi projektami, nie dałoby się uniknąć zaangażowania w politykę. Jako, że u schyłku okresu zaborów, w warunkach galicyjskiej autonomii i potem po odlecaniu niepodległości, panował tu wszechobecny nastrój wspólnego tworzenia, krajowania własnej rzeczywistości i pracy dla dobra Ojczyzny. Karol Richtmann-Rudniewski zaangażował się w politykę. A nawet w ostatnich latach, przed wybuchem I wojny światowej, był radnym miasta Lwowa. Angażował się społecznie, wspierając lwowskie teatry, był znawcą muzyki i wielbicielem teatru, a w 1912 roku był inicjatorem i głównym sponsorem wyjazdu lwowskich aktorów sceny dramatycznej do Paryża z gościnnymi występami. A jako inżynier, Karol Richtman-Rodniewski był otwarty na wszelkiego rodzaju nowości techniczne. Należał m.in. do Związku Awiatycznego Słuchaczy Politechniki Lwowskiej, założonego z inicjatywy grona profesorskiego, a skupiającego entuzjastów raczkującej wtedy dopiero żeglugi powietrznej. Wspólnie z inżynierem Edmundem Libańskim w 1910 roku kierował startem. I osobiście odbył pierwszy w Polsce lot sterowanego balonu pasażerskiego. Nie trzeba chyba dodawać, że wydarzenie miało miejsce w Lwowie. No, nie ma jak Lwów. Balon Awiaty powstał w impasingu niedaleko Wiednia, miał objętość 1300 m3 i nośność 650 kg. Gazownia Lwowska na specjalne zamówienie wyprodukowała gaz do napełnienia balonu a godzinę przed startem pole za terenem powszechnej wystawy krajowej wypełniły dziesiątki widzów. Balon utrzymywany był na linach przez oddział wojska. Wyobrazić sobie to dziś. Start balonu zaszczycili swoją obecnością członkowie władz, a mianowicie namiestnik Galicji, hrabia Michał Bobrzyński, prezydent miasta Stanisław Ciuchciński i... Byli obecni również przedstawiciele, jak przed chwilą mówiliśmy, wojska, radni, dziennikarze i fotografowie. Plecioną gondolę zawieszono pod balonem, a kiedyś miałkowie zajmowali miejsca w gondoli, rozległy się huczne owacje. Uczestnicy lotu stali się bohaterami, zanim doszło do wzniesienia się balonu. Oprócz inżynierów Edmunda Libańskiego i Karola Richtmana Rudniewskiego, który był zresztą inicjatorem eksperymentu, do gondoli wsiadł też porucznik Garnisz. Jego imię niestety nie przeszło do historii. Kapitan oddziału wojsk aeronautycznych dał komendę start, i balon, odprowadzany okrzykami zachwytu, poszybował w górę na wysokość 2000 metrów. Krzyś czy to prawda, że był wieczny dzień i ten balon w końcu gdzie znalazł się? No za niecałe dwie godziny balon był już w okolicach Złoczowa. Do granicy zostawało nie tak wiele i obawiając się, że przy silny wschodzie wietrze balon może dotrzeć do granicy albo nawet za granicę, piloci zdecydowali się na lądowanie we wsi Łuka 10 km na wschód od Złoczowa. Przy pomocy patrolu złoczowskich ułanów i miejscowej ludności balon został złożony, spakowany, a podniebni wędrowcy triumfalnie wrócili pociągiem do Lwowa. I mamy opis tego wydarzenia w nowym Kurierze Galicyjskim, kiedyś był taki wspaniały, artykuł napisany przez Irynę Katłbołatową. Tak, i zachował się również reportaż fotograficzny ze startu balonu. Są to zdjęcia znanych fotografów Marka Minca i Noelisa, a Karol Richman-Rudniewski i Edmund Liburski też robili zdjęcia w czasie lotu. Również oni byli znanymi amatorami fotografikami, a nawet założyli Towarzystwo Fotograficzne Kopernik. W czasie lotu zrobili aż 27 zdjęć, zaczynając od przygotowań poprzez wszystkie etapy lotu. Właśnie Rudniewski jest autorem pierwszych lotniczych zdjęć miasta Lwowa. No i niestety nie wszystkie zdjęcia okazały się dobre. No nic dziwnego, bo nie zapominajmy, że wydarzenie miało miejsce w 1910 roku. No, dla nas, przyzwyczajonych już nawet nie do 36-latkowych możliwości aparatu fotograficznego, a wręcz do robienia nieograniczonej ilości zdjęć cyfrowych, jest to ilość niewyobrażalnie mała. Podczas I wojny światowej Karol richtmann Rudniewski był majorem w armii austriackiej, dowódcą dywizjonu zmotoryzowanego w garnizonie okręgowym w Lwowie. A po powstaniu wojska polskiego utrzymał tę rangę, walczył podczas obrony Lwowa, jest kawalerem licznych odznaczeń i warto tutaj też dodać, że był zapalonym automobilistą, uczestniczył w rajdach i wyprawach samochodowych, a też pamiętajmy o tym, że chodzi o zaranie motoryzacji, kiedy to samochód budził więcej obaw niż zachwytu. Karol Richtmann-Rudniewski zmarł w roku 1921 podczas pobytu w Warszawie w wieku zaledwie 59 lat. Jego prochy zostały sprowadzone do Lwowa i pochowane na cmentarzu Łyczakowskim. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami willi byli hrabia Mieczysław Chodkiewicz z Młynowa i jego żona Felicja, którym prawdopodobnie udało się przeżyć wojnę i zmuszenie do opuszczenia Lwowa osiedli na Dolnym Śląsku. W latach powojennych w willi Franców, jak zresztą w wielu innych pałacach i willach, m.in. w zamku w Podhorcach, urządzono przychodnie dla chorych na gruźlicę. I obecnie w willi jest przechodnia medycyny sportowej. W wyniku eksplozji rakiety, jak mówiłyśmy, uszkodzone zostały okna i niektóre elementy konstrukcyjne. Ale na całe szczęście willa stoi, jest, to trzeba będzie tylko odremontować te okna. A my chciałbyśmy się z Państwem pożegnać. I do usłyszenia w następnych podcastach. Do usłyszenia. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora. Авторів не може бути утошняна з офіційним становком Міністерства Справ заграничних. Публікація вражає лише погляди авторів і не може бути ідентифікована з офіційною позицією Міністерства закордонних справ Польщі і Фонду Свобода і Демократія.